Cześć! Koronawirus nieźle nam namieszał, ale nie tylko namieszał w naszych planach życiowych, ale również w portfelach. A w związku z tym, że zbliżają się wakacje, musimy poszukać troszeczkę innych rozwiązań, troszeczkę bardziej oszczędnych rozwiązań właśnie na super spędzenie wakacji z dzieciakami. Tanie wakacje z dziećmi? Słuchajcie, to żaden wstyd. Wręcz przeciwnie. Z własnego doświadczenia muszę Wam powiedzieć, że kreatywne zorganizowanie tego typu wakacji małych kosztem może być naprawdę przeogromną przygodą dla całej Waszej rodziny. No to słuchajcie, jak zorganizować takie tanie wakacje z dziećmi? Po pierwsze, wybór miejsca i transportu. To są absolutnie kluczowe rzeczy, o których w pierwszej kolejności trzeba pomyśleć. Oczywiście teraz jesteśmy troszeczkę ograniczeni. Normalnie poleciłabym Wam na przykład polowanie na tanie loty albo po prostu pociąg czy autobus. Teraz no, nie są to najlepsze środki transportu ze względów epidemicznych, dlatego zostaje nam samochód. Przy czym, słuchajcie, obecna cena paliwa naprawdę sprzyja tanim wakacjom również samochodowym. Jeśli chodzi o wybór miejsca, zasada jest taka, wybierajcie takie miejsca, gdzie nie ma terminali płatniczych, ani bankomatów, ani miejsc, w których te pieniądze można wydać. W tym kontekście promenada w Międzyzdrojach czy Krupówki naprawdę będą najgorszym z możliwych wyborów. Te wszystkie lody, kofry, stoiska z chińszczyzną, różnego rodzaju, nie wiem, namioty z kulkami, baseny itd., itd. Słuchajcie, to wszystko są takie wyciągacze pieniędzy. Unikajmy, uciekajmy z dala od tego. Wierzcie mi, naprawdę wydacie 100 razy mniej. Jeśli bierzecie pod uwagę, bo oczywiście wszyscy liczymy na to, że te granice niedługo się otworzą, kierunki zagraniczne, to wybierajcie te kierunki, które są tańsze niż Polska. Z własnego doświadczenia mogę Wam polecić na przykład Rumunię czy Ukrainę i od razu uprzedzając wszelkie Wasze wątpliwości, tak, jest absolutnie bezpiecznie. Przerabiałam i Ukrainę, i Gruzję, i Kazachstan, i różne inne tego typu kraje, nawet z dziećmi, nawet pod namiotami. Słuchajcie, to jest przefantastyczna przygoda. Jeśli chodzi teraz o noclegi, szukajcie w pierwszej kolejności z polecenia na różnych grupach w social mediach. Słuchajcie, naprawdę ludzie Wam polecą fajne, tanie noclegi. Celujcie w agroturystyki. Naprawdę dzieciaki nie muszą mieć tego całego cyrku na kółkach, jak już te wspomniane baseny z kulkami. Wystarczy im owieczka, wystarczy im kaczuszka, krowa. Zobaczyć, jak się krowę doi. Słuchajcie, to jest taka przygoda, to zostaje na całe życie. To jest szkoła życia. Także jeżeli już wchodzicie na Booking, na Airbnb czy inne tego typu portale, celujcie przede wszystkim w agroturystyki, ale również w kwatery prywatne. No i oczywiście co? Oczywiście kempingi. I teraz tak, coś na co najwięcej wydajemy pieniędzy w trakcie wakacji, to jest zwykle jedzenie. Celujcie więc, czy szukajcie takich noclegów, w których będzie to całe takie zaplecze kuchenne, żeby można było samodzielnie przygotować posiłki, a nie stołować się w restauracjach, bo oczywiście, że od czasu do czasu to jest mega przyjemność, ale jeżeli myślimy o tanich wakacjach czy oszczędnych wakacjach, to zdecydowanie jedzenie we własnym zakresie. Wspomniałam o kempingach. Drodzy rodzice, jeżeli macie na myśli te kempingi, które były jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu za czasów naszego dzieciństwa, to nie, tego już nie ma. Teraz jest świetna infrastruktura, świetne warunki sanitarne, mnóstwo fajnych atrakcji, a przede wszystkim jest towarzystwo innych dzieci, bo owszem, możecie jechać tam do jakiejś agroturystyki nad jezioro czy gdziekolwiek indziej, ale może się tak zdarzyć, że Waszym dzieciom będzie brakowało towarzystwa rówieśników. Na kempingach macie gwarantowane, że tych dzieciaków tam zawsze będzie mnóstwo i będą się świetnie bawić. Jeżeli planujecie wyżywienie we własnym zakresie, a to jest najbardziej oszczędne, warto się też do tego przygotować, czyli warto po prostu przeznaczyć parę dni przed wyjazdem, pogotować wszystko, zawekować. Jeżeli robicie listy zakupów, czy listy rzeczy, które chcecie kupić przed wyjazdem, to uwaga, uwaga, badania dowodzą, że tuż przed wakacjami, przed wyjazdem wakacyjnym, czy już nawet w trakcie, jesteśmy znacznie bardziej skorzy i otwarci do tego, żeby wydawać więcej pieniędzy niż zwykle. Więc
miejcie to zawsze z tyłu głowy, żeby nie kupować mnóstwo niepotrzebnych nowych rzeczy specjalnie na wyjazd, czy pod pretekstem wyjazdu, bo to kusi, nie? Tylko chodzi o to, żeby faktycznie zrobić to w sposób przemyślany. Tutaj z pomocą przyjdzie Wam świetna aplikacja zakupowa Panparagon, w której taką listę zakupową krok po kroczku możecie sobie zrobić. To jest mega proste, a bardzo, bardzo pomaga i bardzo pomaga zaoszczędzić, bo nie wydajecie na to, co tak naprawdę nie będzie Wam później potrzebne. W Panu Paragonie znajdziecie też kupony promocyjne i gazetki z promocjami. To jest mega ważne, słuchajcie. Wystarczy naprawdę sobie codziennie, bo tam codziennie wpadają nowe te kupony, codziennie przejrzeć pod kątem tego, czego akurat potrzebujecie. Chcecie coś kupić, sprawdzacie w Panu Paragonie, czy nie ma nowych kuponów, nowych gazetek promocyjnych, sprawdzacie, gdzie można coś kupić taniej. Tam są zniżki czy promocje nawet sięgające 70-80%, więc korzystajcie z tego, nie warto przepłacać, skoro nie trzeba. Jak już jesteśmy przy Panu Paragonie, to wspomnę od razu, żeby potem nie zapomnieć, że możecie tam również ubezpieczyć sprzęt elektroniczny. Bardzo często się zdarza, że tuż przed wyjazdem musimy kupić, nie wiem, nowy aparat, chociaż teraz akurat aparaty to bardziej telefony. Nowy telefon czy tam różnego rodzaju sprzęt elektroniczny, które będą nam potrzebne podczas wyjazdu. Warto sobie je ubezpieczyć. W Panu Paragonie zrobicie to zaledwie kilkoma kliknięciami w dodatku na mega korzystnych warunkach, więc naprawdę warto się przez to przeklikać. Dlaczego? Dlatego, że sprzęt elektroniczny podczas wakacyjnych szaleństw bardzo łatwo ulega albo zniszczeniu, albo zgubieniu. Zabezpieczcie się, bo owszem, teraz wydacie to, co tak naprawdę groszowe sprawy na te ubezpieczenia, a zabezpiecza to Was przed znacznie większymi stratami. Coś, co mega Wam się przyda podczas każdego wyjazdu, ale tak normalnie na co dzień też. Butelki filtrujące wodę. Warto się w nie zaopatrzyć, bo oprócz tego, że oszczędzacie kupę kasy na wodzie pitnej, to jeszcze jesteście eko, ponieważ oszczędzacie zużycie plastiku. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Wyznaczcie sobie kwotę, którą chcecie dziennie wydawać podczas wyjazdu i bardzo restrykcyjnie się tego trzymajcie. To jest świetne też w przypadku właśnie dzieciaków, bo wiadomo, że dzieci ciągną a to na gofra, a to na coś tam, jakąś pierdółkę, a to na maskotkę, a to na jakąś pamiątkę. Wyznaczcie również dzieciom taki budżet dzienny, którym będą mogły dysponować w czasie takiego wyjazdu. Co więcej, powiedzcie tak, dobra, masz dzisiaj, powiedzmy, strzelam 10 zł, możesz je wydać na gofra, możesz je wydać na jakąś tam pamiątkę, a możesz zostawić sobie na kolejny dzień i następnego dnia, Krysiu, Jurku, Janeczku, będziesz mógł czy mogła mieć już 20 zł, które możesz wydać na dwa gofry, albo dwie maskotki, albo jedną większą. Także to jest fajna też nauka dla dzieciaków gospodarowania pieniędzy. I ostatnia bardzo przydatna rzecz. Przed wyjazdem warto się zabezpieczyć mini lokalizatorem Naughty One. Nie wiem, czy już pewnie słyszeliście o tym urządzonku nieraz. To jest taki mały lokalizator, który możecie zabezpieczyć zarówno swój bagaż, jak i sprzęt elektroniczny, psa, nie wiem, portfel, plecaki, wszystko co chcecie. To jest takie maleńkie, w zasadzie w kształcie breloczka. Możecie sobie tym zabezpieczyć, co tylko chcecie i to pomoże Wam odzyskać Waszą zgubę w przypadku zgubienia lub w przypadku na przykład kradzieży, bo nie jedna osoba sobie tym zabezpiecza samochód, rower, hulajnogę, słuchajcie, cokolwiek. Więc to też Wam polecam, warto sobie ten temat obczaić. Mini lokalizator Naughty One, sprawdźcie, bo warto się tym ubezpieczyć przed wyjazdem, żeby po prostu nie stracić cennych rzeczy. No to tyle, to są moje patenty na tanie podróżowanie z dzieciakami, bo robię to już faktycznie od lat i zawsze to jest niezwykła przygoda. Natomiast jeżeli Wy macie jakieś swoje lepsze albo uwagi do tego, co powiedziałam, albo jakieś inne swoje metody na tanie podróżowanie, to koniecznie się proszę z nimi podzielcie, na przykład w komentarzach. Będziemy Wam wdzięczni za każdą sugestię. No to chyba tyle, moi drodzy. Życzę Wam udanych, słonecznych, wspaniałych wakacji. Trzymajcie się, cześć!